partie polityczne powinny się wyzbyć tego strachu, tej niechęci do oddania tej władzy społeczeństwu. Niemniej jednak są wyjątki, jak najbardziej. Przykładem jest Kukiz 15. To jest malutka partia, która wspiera rozwój demokracji bezpośredniej na szczeblu lokalnym i państwowym i promuje intensywnie rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Te wielkie partie, tak zwane partie molochy, one mają ciągle jeszcze problem z demokracją bezpośrednią. One ciągle jeszcze widzą zagrożenie dla swojego istnienia, dla swojej pozycji na rynku politycznym przez demokrację bezpośrednią. One hamują albo wręcz uniemożliwiają rozwój demokracji bezpośredniej i uniemożliwiają rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Lub Bezpośrednio. Dzisiaj goszczę profesora Mirosława Matyję. Witam, witam serdecznie. Będziemy rozmawiać o partiach politycznych, ale oczywiście, jak to w ramach Instytutu Demokracji Bezpośredniej, o partiach politycznych w kontekście demokracji bezpośredniej. Jednak zanim przejdziemy do tego, chciałam się zapytać, czym w ogóle są partie polityczne? Bo o ile mamy ogląd jakiś na to, jak wygląda sytuacja partii politycznych w Polsce, pewnie bardziej przez praktykę i obserwowanie mediów, o tyle przecież partie polityczne wyglądają inaczej w różnych systemach demokratycznych, a jeszcze inaczej w systemach niedemokratycznych. No, to prawda, w systemach demokratycznych partie polityczne, one są postrzegane jako siły, jako ugrupowania społeczne, które aktywnie mobilizują, albo przynajmniej powinny aktywnie mobilizować struktury społeczeństwa w ramach określonego programu. Każda partia ma przecież swój program. I w systemach demokratycznych te ugrupowania, więc partie, one są zakorzenione w tradycji narodu, one są zakorzenione w jego historii, w jego nawet religii i, co jest bardzo ważne, one wyrastają, te programy wyrastają niejako z potrzeb i oczekiwań społecznych, czyli członków partii, nie tylko członków partii. To się oczywiście również przekłada na późniejszą walkę polityczną. Wygrywająca wybory partia w systemach demokratycznych, ona otrzymuje legitymację społeczną i do kierowania państwem. Podkreślam, do kierowania państwem, a nie do przejmowania jakiejś władzy. Oprócz tego partie polityczne spełniają funkcję podmiotu politycznego, funkcję podmiotu instytucjonalnego, który bierze aktywny udział w życiu politycznym, w życiu publicznym i właśnie w kształtowaniu polityki państwa i ma oczywiście wpływ na kierunek rozwoju państwa i te państwa, jak już powiedziałem, te partie wyrastają z historii, z tradycji i tak dalej. I stąd właśnie te różne kierunki partii politycznych od lewa do prawa, więc lewicowe, środka, prawicowe i tak dalej. W systemie demokratycznym partie, co jest bardzo istotne, one są pomostem łączącym państwo i jego obywateli, bo pomijając demokrację bezpośrednią, ale w wypadku demokracji parlamentarnej, my byśmy takiego pomostu nie mieli bez partii politycznych. Stąd ta rola tego pomostu, stąd ta rola pośrednicząca pomiędzy obywatelami a instytucjami państwowymi. To jest potrzebne, bowiem poprzez partie polityczne społeczeństwo może artykułować swoje potrzeby, swoje interesy, no i swoje żądania, jakby nie było. No a tutaj to jest właśnie ta definicja albo to określenie, wytłumaczenie roli funkcjonowania partii politycznych w systemach demokratycznych, bo w systemach niedemokratycznych ta sytuacja trochę wygląda inaczej, bo partie polityczne funkcjonują w tych systemach niedemokratycznych na zasadzie nakazowo-kierowniczej, czyli one dążą do objęcia swoją kontrolą wszelkich form aktywności społeczeństwa
pod różnymi pozorami i przy tym bardzo chętnie powołują się na demokratyczne zasady. Zresztą znamy to z wielu państw. Te partie polityczne nadużywają tego określenia demokracja i właściwie używają tego określenia aż do znudzenia. I w wypadku systemów niedemokratycznych występuje to zjawisko fasadowości, czyli w ramach partii politycznych stopniowo zacierają się różnice między sferą publiczną i sferą prywatną, niestety. Kształtują się elity polityczne, które mają najczęściej poparcie wielkim biznesie i jego grupach interesów. Partia w systemie niedemokratycznym, która obejmuje władzę w państwie, ona przejmuje albo stara się przejąć pełną kontrolę nad obywatelami i prowadzi to w ramach tej polityki dzieli rządź, na zasadzie dzieli rządź. Czyli legitymizacja poczynań rządzącej partii politycznej w systemach niedemokratycznych, ona ma miejsce poprzez akceptację społeczeństwa, oczywiście, ale w ramach wyborów, które są najczęściej fasadowe i które właściwie nie odpowiadają oczekiwaniom społeczeństwa. Przykładem są wybory na przykład z tak zwanych list partyjnych. Partie w tych systemach, co jest bardzo ciekawe, one mają swoją własną moralność, swoją własną etykę. Partie odróżniają tą moralność subiektywną od obiektywnej. Co to znaczy? To znaczy, że dla polityków moralność jest z reguły subiektywna, bowiem ona jest zawsze związana z aktualną sytuacją, ona jest zawsze związana z pewną kalkulacją w ramach partii. Czyli to funkcjonuje na zasadzie tak zwanego wewnętrznego kodeksu etycznego w cudzysłowiu. I oczywiście za tym kodeksem etycznym stoją grupy interesów i stoją przede wszystkim elity partyjne. Czyli jeśli partia określa pewną bazę działania i ona nazywa tą bazę działania etyczną, jeśli beneficjenci, zwolennicy tej partii, oczywiście masy partyjne się z tym zgadzają. Natomiast całe otoczenie, społeczeństwo jest właściwie tej partii w tych warunkach obojętne, a więc tutaj możemy mieć przykłady z polskiego podwórka, na przykład Smoleńsk, antysmoleńsk, budowa elektrowni atomowej, nie budujemy i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest ta manipulacja społeczeństwa i to jest to ciągłe powoływanie się na etykę, na moralność, która jest tworzona w ramach partii, w ramach elit partyjnych. Partia absolutnie, ani jej politycy nie uważają tego za niemoralne albo destabilizujące w określonych warunkach polityczno-ekonomicznych, ale wręcz przeciwnie, za przynoszące zysk albo straty. Czyli mamy tutaj sytuację, że polityka partyjna jest kreowana na zasadzie statutu partii i na zasadzie opinii pewnej wewnętrznej elity lub grup interesów, które stoją za tą partią, i ta polityka potem narzucana jest społeczeństwu. Czyli ten element etyczny, właściwie pseudoetyczny, on nie ma wiele wspólnego z ogólnie pojętą społeczną i obiektywną etyką, moralnością, jaką my na przykład wynosimy z domu, z naszych tradycji, kościoła, tradycji narodowej i tak dalej. Nie, to jest zupełnie inny system wartości i on się bardzo rzadko pokrywa, najczęściej się nie pokrywa z realiami społecznymi i ekonomicznymi w danym państwie. Czyli krótko mówiąc, w systemach niedemokratycznych partie działają we własnym interesie, a nie dla społeczeństwa. One są oderwane od tego społeczeństwa. I tutaj jest właśnie ta różnica między partiami w systemie demokratycznym i niedemokratycznym, ale ta różnica może być bardzo płynna, tak samo jak płynne jest określenie, jaki system w jakim państwie jest demokratyczny, a jaki nie jest demokratyczny w dzisiejszych czasach. Wiemy już zatem, jak działają partie w systemach demokratycznych, jak nie
niedemokratycznych. Ale tak czy siak różnią się one nawet wewnątrz tych systemów demokratycznych. Przecież co kraj to Bardzo. inny ustrój, Tak. system i tak dalej. Tak. To może już tak bardziej bazując na przykładach, co o partiach politycznych mówią konstytucja, na którą się tutaj cały czas powołujemy, i ustawa o partiach politycznych, jak wygląda ją partie polityczne w Polsce, a jak na przykład w porównaniu do innych krajów, między innymi do Szwajcarii. No, w polskiej konstytucji zawarta jest definicja partii politycznej i ta definicja mówi, że partie polityczne to są oczywiście ugrupowania, które społeczne, które mają swoją nazwę i tak dalej, i że zrzeszają się na zasadzie dobrowolności, równości obywateli w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa. I ta definicja jest dobra, ona jest fajna, ona jest logiczna, bo rzeczywiście to jest rola partii, bo ta definicja wskazuje na tą pośredniczącą rolę partii pomiędzy społeczeństwem i polityką państwa, instytucjami państwowymi. Tylko problemem staje się ustawa o partiach politycznych w Polsce z 1997 roku, bo w tej ustawie ta definicja, ona jest mniej więcej powtórzona aż do ostatniego zdania. Bo w tej ustawie o partiach politycznych jest również napisane, że partia polityczna jest dobrowolną organizacją, że występuje pod określoną nazwą, że ma i że stawia sobie za cel udział w życiu publicznym poprzez wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na politykę państwa. Tylko potem w tym ostatnim zdaniu jest jeszcze dodatek lub stawia sobie za cel sprawowanie władzy publicznej. Tego w Konstytucji nie ma, a jest w ustawie. Czyli mamy taką sytuację, że w ustawie jest ten dodatek, celem partii jest albo udział w życiu publicznym i wywieranie wpływu metodami demokratycznymi i tak dalej na kształtowanie polityki państwa i ten nieszczęsny dodatek lub sprawowanie władzy publicznej. Lub to jest. To jest albo, albo, prawda? Albo mamy jedną sytuację, albo mamy drugą sytuację. Tutaj mamy kwestię tej wymienności. Pani jest polonistką, to pani tu może bardzo dobrze wytłumaczyć, jakie znaczenie ma to słowo lub. Czyli jesteśmy w sytuacji takiej, że według ustawy w Polsce partia polityczna spełnia jedną z dwóch funkcji. Albo wpływa na kształtowanie polityki państwa, albo ma na celu sprawowanie władzy w państwie. I tutaj jest, to jest paradoks. Czyli by wynikało z tego, że partia, która przejmuje władzę w państwie, ona jest zwolniona automatycznie z udziału w życiu publicznym? Czyli zwycięska partia ma doniosły cel, jakim jest sprawowanie władzy. Brawo. Tak więc można by stwierdzić z definicji, że partia, która wygrała wybory, zostaje ustawowo zwolniona z obowiązku wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa. Krótko mówiąc, partia ma wolną rękę w swoich działaniach, zwycięska partia, i kieruje się jedynie statutem partii, który może kreować, interpretować dowolnie, a także tworzyć własną partyjną politykę działania i to jest to sprawowanie władzy. Ale idźmy dalej tutaj, bo tutaj ciągle jest mowa o władzy, władza, władza. Właściwie po słowie demokracja to słowo władza jest chyba najczęściej używanym słowem w polskiej polityce. Demokracja, władza i tak dalej. Co to jest władza? Sprawowanie władzy. W Polsce szafuje się non-stop tym słowem. Czyli władza to nie są ludzie, władza to nie są jednostki, władza to nie są kliki, władza to nie są elity. Władza to jest proces. To jest proces wywierania wpływu przez jednych na drugich. To jest proces wywierania wpływu na przykład przez jednostkę albo elity, grupę ludzi, autentycznego wpływu na działania innych osób. To jest proces dominacji. I ten proces dominacji, on jest niejako usankcjonowany prawnie w tej ustawie o partiach politycznych. W tym procesie dominacji zostaje ukierunkowanie postępowa
ukierunkowane postępowanie właściwie z reguły szerszej społeczności, a więc nawet całego społeczeństwa, przez działania jednostek, przez działania wąskiej grupy osób. Czyli mamy właściwie, jeśli mówimy o władzy, nie powinniśmy myśleć o jednostkach, o elitach, o klikach, o celebrytach, tylko o narzucaniu woli jednym przez innych, niezależnie od tego, czy to jest zgodne z ich interesem, z ich wolą, czy nie. A więc według ustawy o partiach politycznych w Polsce zwycięska partia sprawuje władzę publiczną, czyli jej celem jest wywieranie wpływu na działania innych osób, aby zgodnie z polityką partyjną ukierunkować ich postępowanie. Czyli tutaj jesteśmy w dość dziwnej sytuacji, bo mamy prawnie usankcjonowane dominacje jednych nad drugimi. Ale pani mówiła jeśli chodzi o Szwajcarię czy o innych państwach. Tak. To jest właśnie bardzo ciekawe, bo ta definicja partii politycznych w Szwajcarii jest zupełnie inna. Ale przypomnijmy, że system polityczny Szwajcarii opiera się na dwóch filarach. Na demokracji bezpośredniej z jednej strony i z drugiej strony na federalizmie. On jest tak skonstruowany, że ta tak zwana władza, czyli proces dominacji, ja to jeszcze raz podkreślam, należy do suwerena, czyli do obywateli. Za pomocą odpowiednich instrumentów, jak na przykład konsultacji społecznych, weta, inicjatywy ludowej i oczywiście referendum, społeczeństwo kreuje prawo, społeczeństwo kontroluje prawo i ma ostateczny głos w ważnych sprawach, zarówno na poziomie lokalnym, jak i na poziomie ogólnokrajowym. W tej sytuacji partie polityczne, one schodzą na drugi plan. Dlaczego schodzą? Dlatego, że muszą zejść na drugi plan. I odpowiednio do tego została zdefiniowana partia polityczna w Konstytucji Szwajcarskiej. Ta definicja mówi, że partia polityczna współdziała w kształtowaniu poglądów i woli narodu. To jest organizacja społeczna, która współdziała w kształtowaniu poglądów i woli narodu. Tu nie ma ani słowa o żadnej władzy, o żadnym sprawowaniu władzy, tylko o współdziałaniu w kształtowaniu poglądów i woli narodu. No, no w sumie tak jest. Na przykład lewicowe partie mają swój program, partie środka mają swój program, prawicowe mają jeszcze inny program i one usiłują współdziałać i kształtować poglądy Tak. i wolę narodu. Czyli z powyższej definicji wynika, że partie polityczne w Szwajcarii nie mają na celu wywierania dominującego wpływu na politykę państwa, bo go nie mogą mieć. A dlaczego go nie mogą mieć? Bo one nie sprawują władzy. Czyli nie mogą mieć dominacji nad innymi, bo ta władza zwierzchnia, ona jest w rękach obywateli, w rękach narodu. Dlatego widzimy, że te definicje są diametralnie odmienne i to skutkuje oczywiście również odmienną rolą partii politycznych w życiu obydwu państw. W Szwajcarii partie polityczne mają charakter drugoplanowy i służą społeczeństwu, natomiast w Polsce partie polityczne walczą o tak zwaną władzę, a zwycięska partia ma na celu kierowanie państwem zgodnie z wolą. No właśnie, z czyją wolą? Zgodnie z wolą ustawy. Zgodnie z wolą ustawy. Czyli ustawa ta natomiast jest legitymizowana konstytucyjnie jak najbardziej. Z kolei artykułem 7, w którym czytamy, że organy władzy państwowej działają na podstawie i w granicach prawa, a prawem jest nie tylko konstytucja, ale również ustawa. Czyli a tutaj trzeba jeszcze dodać, że organem władzy publicznej w Polsce, władzy publicznej jest oczywiście rząd, który jest powoływany przez zwycięską rządzącą partię polityczną. No i tutaj to polskie koło polityczne się zamyka. Czyli tutaj widzimy tą różnicę pomiędzy tą dominującą rolą partii w Polsce i służebną rolą partii w Szwajcarii. Dzięki temu, co pan przedstawił, widzimy, że też są bardzo różne podejścia do partii politycznych.
Chciałabym teraz powrócić właśnie do polskiego podwórka i zahaczyć o demokrację bezpośrednią. To, co rzuciło mi się w oczach podczas prowadzenia rozmów o analizie wyborczej, różnych postulatów, czy tego, co zrobiły konkretne partie i ugrupowania polityczne w kontekście demokracji wyborczej w ostatnich latach, jest to, że w sferze deklaracji jest zwykle tego całkiem sporo. Co więcej, te ugrupowania się ze sobą bardzo często zgadzają, chociaż nigdy nieoficjalnie, po prostu te postulaty bywają podobne, między innymi jeśli chodzi o referendum obligatoryjne. Ale jeśli przejdziemy potem do praktyki, no to się okazuje, że kiedy partia już właśnie dojdzie do tej władzy, no to w tym momencie te wszystkie postulaty związane z demokracją bezpośrednią i oddawaniem władzy obywatelom tak naprawdę gdzieś znikają. Czy zatem możemy mówić o tym, że partie polityczne w jakiś sposób hamują rozwój demokracji bezpośredniej? Tak, oczywiście, jeśli chodzi o Polskę, jak najbardziej. W Polsce jest tajemnicą Policzynela, że zaufanie Polaków do partii politycznej, no i również niestety do instytucji państwowych maleje z dnia na dzień. Teraz widzimy to szczególnie wyraziście w okresie przedwyborczym. Państwo polskie z tą tak zwaną demokracją parlamentarną staje się powoli, albo może się już stało, politycznym bankrutem. Niedemokratyczna ordynacja wyborcza sprawia, że społeczeństwo nie czuje się dostatecznie reprezentowane w parlamencie, szczególnie w Sejmie, przez partie polityczne. Brakuje tej reprezentacji. Te partie polityczne, myślę o tych wielkich partiach, o tych molochach, o tych partiach typu leninowsko-wodzowskiego, które powinny być właśnie tym pomostem między obywatelami i parlamentem i brać na siebie reprezentację interesów ludzi w Polsce, co byłoby na wskroś normalne. Też zgodnie z definicją partii, one konsekwentnie tego nie robią. Wręcz przeciwnie. To właśnie partie polityczne dyktują z góry ludziom, jak postępować, kreują jakieś mniej albo bardziej realne wizje polityczne, nierealne programy, bez przełożenia, tak jak pani powiedziała, na praktykę. Odwołują się przy tym najchętniej do mediów, to jest ciekawe, a nie do obywateli. Czyli niejako w tym sensie one rekompensują brak organizacyjnych struktur komunikacyjnych z wyborcami w okresie między wyborami. Bo tuż przed wyborami szukają na gwałt tych kontaktów, ale już z reguły jest potem za późno. I to jest właśnie ten ogromny paradoks polskiej polityki. I właśnie przez takie działania one hamują albo wręcz uniemożliwiają rozwój demokracji bezpośredniej i uniemożliwiają rozwój społeczeństwa obywatelskiego, bo one przejmują te funkcje tego społeczeństwa obywatelskiego. I to są właśnie te dwa zjawiska, które są bardzo ze sobą powiązane i one funkcjonują na zasadzie sprzężenia zwrotnego, a więc demokracja bezpośrednia i społeczeństwo obywatelskie. Ale przez tą dominującą rolę partii politycznych ani jedno, ani drugie się nie może rozwinąć w Polsce. I w Polsce przez to właśnie obserwujemy całkowity brak pożądanego udziału obywateli w procesie podejmowania decyzji, bo jeśli mówimy tutaj o demokracji bezpośredniej, no to przede wszystkim podstawą tej demokracji bezpośredniej byłoby rozwinięte społeczeństwo obywatelskie. A niestety tak nie jest. Ten pożądany udział obywateli w procesie podejmowania decyzji, on stał się w Polsce już problemem historycznym po ponad 30 latach istnienia tej młodej III Rzeczpospolitej. I tutaj problemem historycznym jest również fakt braku reprezentacji tego społeczeństwa przez partie. Czyli jeszcze raz powtarzam, partie one nie przejmują tej roli pośredniczącej i one nie wychodzą naprzeciw społeczeństwu, boją się, zachowują się tak, jak właściwie polska historia to potwierdza. My tutaj pamiętamy o zaborach, obcym panowaniu w Polsce, o ucisku, o prześladowaniach, o II wojnie światowej, o dominacji sowieckiej i tak dalej. Od dawna Polacy albo nie mieli państwa, albo żyli w porządku państwowym i społecznym, który zaprzeczał, stanowczo zaprzeczał ich tradycjom.
Państwo było przez wieki postrzegane jako coś obcego w Polsce i niestety to się teraz przekłada na to, na dzisiejszą teraźniejszość, w porządku państwowym, który nie dopuszczał i nie dopuszcza obywateli, ludzi do współdecydowania o własnym losie. Nie może się rozwinąć społeczeństwo obywatelskie, które, jeszcze raz powtarzam, jest podstawą rozwoju demokracji bezpośredniej. To się dzisiaj przekłada właśnie na politykę partii politycznej, które rozumieją swoją rolę w systemie nakazowo-rozdzielczym, a nie w tym systemie pośredniczącym. I tutaj te partie polityczne, te wielkie partie polityczne, one mogłyby, jakby chciały, zaakceptować rozwój demokracji bezpośredniej, ale tutaj właściwie jest potrzebna zmiana myślenia i zmiana podejścia do kwestii tej tak zwanej władzy w Polsce, o czym mówiliśmy już. Postaram się na koniec zapytać o taki pozytywny akcent. Zobaczymy, czy uda się nam uzyskać pozytywną odpowiedź. Czy są zatem jakieś partie polityczne, które, czy to w praktyce, czy w założeniu, realizują postulaty demokracji bezpośredniej? Generalnie nie. Demokracja bezpośrednia jest ciągle w Polsce czymś obcym, czymś nie wiemy dlaczego, ale czymś abstrakcyjnym ciągle jeszcze. Demokracja, a właściwie ta demokracja bezpośrednia, myśmy tutaj już tłumaczyli kilka razy, ona powinna wyrastać ze społeczeństwa i ona powinna się rozwijać bez jakiegoś zagrożenia dla partii politycznej. Partie polityczne powinny się wyzbyć tego strachu, tej niechęci do oddania tej władzy społeczeństwu. Niemniej jednak są wyjątki, jak najbardziej. Przykładem jest Kukiz 15. To jest malutka partia, która wspiera rozwój demokracji bezpośredniej na szczeblu lokalnym i państwowym i promuje intensywnie rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Jest taka partia pozasejmowa o nazwie Antypartia. To jest bardzo mała i słaba partia, niemniej jednak ona ma w swoim programie demokrację bezpośrednią. Również Artur Dziambor wystąpił kiedyś w Sejmie i wspominał o potrzebie rozwoju demokracji bezpośredniej w Polsce. Ale to są te wszystko te, to są takie jaskółki. Myślę o antypartii, o wolnościowcach, jaskółki, które wiosny nie czynią, dlatego że my nie możemy po prostu jako społeczeństwo tak się zachowywać, że jak już ktoś wypowie słowa demokracja bezpośrednia, to już się cieszymy, bo to jest zupełnie za mało. I tutaj ani antypartii, ani wolnościowców nie wolno porównywać z Kukizem 15, który prowadzi tą politykę realną, czyli on nie tylko mówi o demokracji bezpośredniej, ale realizuje swoje postulaty, plany, robiąc przy tym czasem niezły, spory szpagat polityczny, ale to jest właśnie ta polityka realna. I my również nasz instytut, my tutaj jesteśmy również zaangażowani w jakiekolwiek ruchy czy tendencje polityczne, które mają na celu rozwój demokracji bezpośredniej, ale my nie jesteśmy partią polityczną. Niemniej jednak niestety wielkie partie, tak zwane partie molochy, one mają ciągle jeszcze problem z demokracją bezpośrednią. One ciągle jeszcze widzą zagrożenie dla swojego istnienia, dla swojej pozycji na rynku politycznym przez demokrację bezpośrednią. One nie postrzegają tej idei, nie postrzegają ciągle jeszcze zalet tego rozwiązania systemowego, a szkoda. Niemniej jednak tendencja modyfikacji systemu politycznego w Polsce, czyli tego stopniowego przejścia od demokracji parlamentarnej do demokracji bezpośredniej, albo przynajmniej do elementów demokracji bezpośredniej na szczeblu lokalnym i państwowym, ona jest zauważalna. Powoli, ostrożnie, ale krystalizuje się ta tendencja w kierunku współdecydowania przez
obywateli dla obywateli. A w sumie nie potrzeba wiele. Wystarczy nowelizacja konstytucji na rzecz wprowadzenia funkcjonalnych instrumentów bezpośrednio demokratycznych. I do tego niestety w aktualnej konstelacji politycznej, w ramach aktualnej realnej polityki w Polsce potrzebne jest przyzwolenie tych wielkich partii, które szafują słowem demokracja, ale które nie rozumieją do końca, o co chodzi w ramach prawdziwej demokracji, i które te partie molochy, one powinny przestać się bać społeczeństwa i one powinny zrozumieć tą swoją rolę pośredniczącą pomiędzy społeczeństwem a instytucjami państwowymi. No i tego życzymy sobie i wszystkim Polakom i nawołujemy te wielkie partie do zastanowienia się nad tym problemem, bo nie ukrywajmy, sytuacja w Polsce jest jaka jest i w tej chwili jest kampania wyborcza, ona kiedyś przeminie i to wzajemne oszczekiwanie się i szczucie też przeminie, a realia pozostaną. I bardzo dobrze byłoby, aby te realia były, w ramach tych realiów, społeczeństwo polskie mogło współdecydować za siebie. W takim razie zobaczymy już niedługo, bo przecież wybory też, jak się to będzie wszystko rozwijało. A panu bardzo dziękuję za rozmowę, już kolejną na naszym kanale lub bezpośrednio. Dziękuję również. Do usłyszenia. Do usłyszenia.